poprzednio w Darksiders. So, the Chad Council sends only one horseman, even to the past. No, this visit is unsanctioned. In fact, no one knows you're here. Not a soul. I hand over the key, it could be our little secret. Flawed castings from a perfect mold. Absalom was always stronger than the rest of you. You'll find me strong enough, Samael. Yes, you have overcome many obstacles to stand here before me. But sometimes, the hero dies in the end. Ask your brother. Will you surrender the key, or must I take it? Horseman, you already know the answer. After all, either way, it will be quite a show. Hej, cześć, siema do was wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w prawdopodobnie ostatnim odcinku. Zagrajmy w Darksiders 2 Definitive Edition. Finalnie zdecydowałem, że jednak nie będę przechodził poboczniaków, gdyż po prostu zajęłoby to za dużo czasu, ponieważ musiałbym teraz absolutnie przejść każdą lokację możliwą jeszcze raz, szukając kolejno tych wszystkich rzeczy, a na to niestety nie mam ostatnio czasu. Chciałem wam nagrać jeszcze DLC z Belialem, ale niestety coś się zjebało. No i gra postanowiła nie zaspamulić mi ostatnich przeciwników na mojej drodze i DLC jest w tym momencie nie do przejścia, a ja nie mam bladego pojęcia, jak to naprawić. Poza ewentualnym wykasowaniem całego zapisu przejścia tego DLC-ka, ale nie mam pojęcia, jak to zrobić. No ale dobra, póki co wracamy na razie tutaj. U Ulgryma nie byłem, więc jak umiejętności miałem rozwinięte, tak dalej są. To jest wszystko zapisane, dobra. Lećmy pogadać z Wroniarzem. I have the key, Crowfather. Then at last you may enter the Well of Souls. But once undertaken, there is no returning on this path. I've come this far, Crowfather. I'm not turning back. Then be warned, Rider of Death. A dark presence guards the well, and the seeds of corruption writhe within. The well is corrupted. Yes, but not the nameless kind you have faced thus far. No, corruption has chosen a champion. A voice to sound its clarion call. Then I will see this finished, here and now. Remember what you have learned, Ryder. Corruption is the end of all things. Even death. Tree, the keys, the well. Why do I get the sense you are testing me? You test yourself, old friend. For what you've done, for what you had to do.
And now you face the ultimate test. Will you bring death or give life? Kurde, a cutscenka po prostu epicka. Dobra, no to wchodzimy do studni dusz, aby finalnie zakończyć grę. Pytanie tylko, czy uda nam się to zrobić? W sensie, czy śmierć wygra? Have you ever wondered, Death, why you are untouched, while those around you wither and rot in the grip of corruption? Could it be that you are already blackened by the sin of betrayal? How can you defeat that which seethes in your own heart? You cannot stop me without forever damning your soul! Wiesz, mam jakieś takie przypuszczenie. O, stworzył sobie z mazi po prostu topór. Mam takie dziwne wrażenie, że tak nie będzie, kolego. Awatar chaosu. Pokonaj awatara. Stary, co ty się mnie zaraz będziesz czepiał? Oczyścić to teraz trzeba ciebie, a nie mnie. A dobra, już zastanawiałem, dlaczego ten... Aha. Okej. Okay. Ciekawe. Ty na za nogę mnie złapał. Aha, no debil. Mógł mnie właśnie rozciąć w pół, to postanowił mnie tego grzmotnąć toporkiem. O wow, zrobiłeś się większy. Jeju, jeju, ale się boję. O, proszę bardzo, jaka bardzo ładna kontra ze żniwiarzem. Stary, ja osłabłem? Ja osłabłem? Ja nie mam dostępu do wszystkich swoich mocy, a ty jesteś nas nawalony mocą po prostu stania ze studni. Znaczy stanej ze studni dusz. No, masz coś jeszcze do powiedzenia? O, piękny unik. Okej, chyba go osłabiliśmy. Au. No, co to jest? Ale kurde, to będzie kolejny taki bardzo krótki odcinek, no. No, puść, 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 puść! Au! 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 Chłopie! A w mordę chcesz? No, to się zaraz skończy. Bo tak nie podejdzie bliżej, żeby to chociaż jakoś fajnie wyglądało. No.
Teraz się z tego uwolnię. No. No i proszę bardzo. Każdy dzień mógł, że kastenka nie odpali w momencie cięcia, no ale trudno. Take my hand once more, brother. Ty już nie jesteś jego bratem. Absalom, stopped the corruption. I stand at last at the Well of Souls, with no idea what I must do next. It is quite simple, and yet most difficult. I'm in no humor for riddles, Crowfather. You may tap the power of the well to return the kingdom of man, or you may resurrect the Nephilim. But know that choosing one will forever doom the other. My brother War. I would protect him above all. To return man to the earth will require a sacrifice. Zobaczymy jego twarz? Thus from death came life. Nie, niestety nie. Resown. But death's journey was not ended. On the shattered earth, his brother War had slain the destroyer. You will be hunted. The White City for certain, the Council, and there will be others. You would wage this war alone? No. Not alone. War had broken the Seventh Seal, summoning the Horsemen of the Apocalypse. And the number of the riders shall ever be 4. Piękne. Piękne zakończenie. Mwah. Cudowne. No to teraz czeka mnie jeszcze trójeczka. A potem Darksiders Genesis. Wow. A wiecie, co jest najlepsze w tej opowieści? Opowieść wojny. Była opowieścią o tym, jak odkryć cały ten spisek, plus o tym, jak wojna chciał się do pewnego momentu zemścić na Stradze, a potem chciał dokonać sprawiedliwości. Wiecie, chciał, żeby sprawiedliwości stało się zadość, po tym, jak odkrył ten cały spisek Abaddona i tak dalej. Ale faktycznie był sprawiedliwy, a nie po kolei zabijał wszystkich uwikłanych. Patrz Ulfejny czy Azrael. Nie zabił ich od razu. A Azrael dodatkowo pomagał mu, ale sam też powiedział, że nieważne jaka kara będzie go czekała, kiedy przyjdzie na to czas, przyjmie ją. Ulfejn, no z nim w sumie nie wiadomo, co się dalej działo po tym, jak wybuchł ponownie ostrze Armagedonu. No Abaddon, wiadomo, Abaddona żeśmy zajebali. Chyba mu odjebało i trzeba było się go pozbyć.
A o czym opowiada Darksiders 2? O rzezi? Nie. O jakiejś dziwnej, powiedzmy, wewnętrznej walce bohatera? Może nie dziwnie, po prostu o walce wewnętrznej bohatera? Być może. Bo śmierć cały czas musiał zmierzyć się z tym, że w pewnym momencie będzie musiał zniszczyć duszę Nephilim. A tu co się okazuje? Że mimo iż okazał łaskę ich duszom, to okazało się to dobrym ruchem. Ponieważ dzięki temu mógł teraz wskrzesić ludzkość. Ale to nie o tym opowiada Darksiders 2. Darksiders 2 opowiada historię osoby, która niezależnie od tego, co stoi jej na drodze, niezależnie od tego, ilu przeciwników, sorry za ziewnięcie, będzie miała na swojej drodze. Oraz niezależnie od tego, co będzie musiał zrobić. Zrobi i poświęci wszystko, aby uratować brata. To jest piękno tej historii. To jest przepiękne. Historia o tym, że ktoś może pośmiercić absolutnie wszystko. Absolutnie wszystko. No ja Ej, znowu Troy Baker tu jest, słuchaj, w czterech rolach. Ja pierdzielę, Nie, to jest po prostu człowiek, to jest po prostu... Głos orkiestra. Dobra, napisy już pomijam. Odblokowano tryb gry Koszmar. Nowa gra plus. Nie, na razie nie chcę. Jakaś scena po napisach? Nie! Nie ma żadnej sceny po napisach. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Dobra. To koniec. Zobaczmy, czy coś się pojawi nowego. This is the tale thus far. The Lord of the Blackstone has vanished. Nie, nic nowego. No dobra. A zatem, moi drodzy, oto koniec naszej przygody w Darksiders Definitive Edition. I zarazem koniec serii, którą dla was prowadziłem. Ale spokojnie, już niedługo widzimy się w trzeciej części Darksidersów. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia.